Chciałbym na wstępie przywitać przedstawiciela zarządu okręgu, kolegę Zdzisława Szacherskiego. Następnie witam bardzo serdecznie kolegę starostę, kolegę Jarosława Matlacha. Rok roku odwiedza nasze zebranie, jest zawsze stałym członkiem. No prosimy, prosimy na salę, prosimy. Miło. Naszego zgromadzenia proponuje Antoniego Świetlikowskiego. Czy jest jakaś inna propozycja z sali? Nie widzę. Na sekretarza zebrania proponuje kolegę Kazimierza Jastrzębowskiego. Prosimy o przegłosowanie wyżej wymienionych kandydatów. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję bardzo. Widzę, że jednogłośnie koledzy zaakceptowali wybór. Proszę bardzo, przekazuję pałeczkę teraz nowo wybranemu przewodniczącemu, który poprowadzi nasze zebranie. Witam serdecznie koleżanki i kolegów. Dziękuję za zaufanie. Postaram się jak najprawniej przeprowadzić nasze zebranie. Jeżeli pozwolicie, to będę prowadził tu na siedząco, będzie mi wygodniej. Pozwalamy. Pierwsze zapoznam z porządkiem obrad walnego zgromadzenia koła PZPO nr 74 miasto Szczyt 25 lutego 2018 roku. Otwarcie zebrania już było, kolega prezes Kazimierz Szerpiński, powitanie gości, również prezes Kazimierz Szerpiński, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania już się odbył. Przedstawienie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania. To przedstawi sekretarz. Wybór komisji mandatowej, uchwał i wniosków to przewodniczący zebrania. Sprawozdanie działalności zarządu za 2017 rok przedstawi prezes Kazimierz Szempiński. Sprawozdanie z komisji rewizyjnej przewodniczący Andrzej Jastrawski. Sprawozdanie Sądu Kolorzyńskiego, przewodniczący Stanisław Korzanowski. Wręczenie, wyróżnienie odznaczeń. Prezes Kazimierz Szempliński. Plan działania zarządu koła w roku 2018. Zamierzenia statutowe i sportowe. Przedstawi prezes Kazimierz Szempliński, preliminarz budżetowy. Skarbnik koła Henryk Zembrzuski. Później proponowana jest przerwa, dyskusja i wolne wnioski, przedstawienie przez komisję uchwał i wniosków projektu uchwały walnego zgromadzenia. To przewodniczący komisji przedstawił. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planu pracy koła na 2018 rok, zatwierdzenie preliminarza budżetowego koła na 2018 rok, zatwierdzenie zgłoszonych wniosków i zakończenie zgromadzenia. Kto jest za takim porządkiem naszego walnego zgromadzenia? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Przystępujemy do następnego punktu zebrania. Do odznaczenia zapraszam, tak? Złotą odznakę Polskiego Związku Wędkarskiego za zasługi dla wędkarstwa polskiego otrzymuje Rusinek Grzegorz. Brawo! Wręczy kolega Zdzisław Szacherski, przedstawiciel zarządu okręgu i członek zarządu okręgu. Dziękuję.
Srebrną odznaką PZW za zasługi dla wędkarstwa polskiego. Grzegorz Sabala, Jan Rusinek. Proszę. Brawo! Chwała Bogu! Kolega Sabala rekreacyjnie przebywa w sanatorium, także nie mógł usprawiedliwiony. Medal za zasługi w rozwoju wędkarstwa. Edward Koziatek, Jacek Wojciechowski. Kolega Koziatek nieobecny, usprawiedliwiony. Wyjechał. Medal za działalność dla mazowieckiego wędkarstwa. Adam Kulapczyk, Władysław Szmagliński, Jarosław Matłoch, Krzysztof Mańkowski. Matłoch, przepraszam. Stawcie się w tą stronę, żebym światło miał dobre. To przychodzi. Pozostali jak to dzieci, rozchorowały się, no nie przyszły nawet. Junior 2017. Im dalej jest szansę. Drugie miejsce. Gratuluję. Junior 2017. Jakub Owczarek. Karol Blazu, Julia Króla. Julia Króla to będzie tam, zapraszamy na to. Jak? O, proszę. Mamy ładną Julię, tak. To są dwa juniora. Gratuluję za sukces. I zapraszamy na dalej na zachodzie. No, tak się stało, jest jednak dzieci. Ratyfikacja pań. Hanna Kwiatkowska, Jadwiga Łuszczaniec, Jadwiga Maryńska, Krystyna Suchalo. Dziękujemy panu. Szanowni koledzy, teraz będzie ukoronowana grupa Sławikowa. Tu jest bardzo liczna i tak. Pierwsze miejsce Antoni Świętykowski, 320 punktów. Zdzisław Ciesielski, 249. Jerzy Króla, 228. Jacek Era, 226. Dominik Łaszczyk, 208. To się, Michał Wiące, 161. Prosimy na środek. Gratuluję.
Nie sprawdźcie się. Tutaj dodam tylko do naszej karty składnikowej, że są to cztery zawody w roku, w których no, trzeba zaistnieć. Także ta suma punktów 320 to jest dość duża ilość, z tego względu, że kolega Świetlikowski wybrał trzy zawody z czterech. Także normalnie tak drugie miejsce kapitan sportowy Zdzisław Ciesielski. No i tutaj mała niespodzianka Jerzy Giula wszedł do trójki. Jacek Erat, Dominik Błaszczyk. No to jest, że tak powiem, przyszłość naszego koła. Ten rok 2017 za specjalnie nie wyszedł, ale rokuje duże nadzieje na przyszłość. I Michał Wiącek 161. Dziękuję bardzo. I kontynuujemy dalej. Spinning list na roku. Zbigniew Laleski. Zgodę 98. Są tutaj wybrane trzy zawody. Mistrzostwo koła, Puchar Pana Starosty i Puchar Pani Burmistrz. Jacek Erat, drugie miejsce, 174. I Sławomir Ostaszewski, 169. Także dyscyplina spinningowa jest to dość trudna, także tu wędkarz nie przewidzi, jakie wyniki i na jakim akwenie może zabłysnąć. Najlepsi wędkarze podlodowi. Zdzisław Ciesielski, 180 punktów. Janik Rzeźwicki, 138. Jacek Krupiński, 120. I są przyznane dwa trzecie miejsca i Roman Gołębiowski, 120 punktów. Daniel Wielbicki jest chory, także prosił, żeby sprawie zmienić. Gołębiowski nieobecny również. No i zostało tyle, trzeba obdzielić w tym roku weźmie. Albo losowanie. Tak, po prostu tak, pierwsze. Ograniczenie wędkowania, zabrano nam prawa do wędkowania z łodzi, dopiero możemy wędkować od 1 maja. Wiadomo, jeziora mamy zarośnięte, niedostępne i w sumie jesteśmy miesiąc czasu. Po zbawieniu po prostu gdzieś jeżeli jeszcze na wiosna już można wypływać sobie na Łódź, na Leszcza. Musimy zostać w domu, czekać ewentualnie. Pierwsze, to jest majówka. Kolejne. Jaka podstawa? Czym się motywowali, żeby pozabierać, można powiedzieć, pozabierać wędkowanie z Łodzi na tych małych jeziorach? Na przykład nawet jezioro Alemańskiego. Jest to jezioro nieduże, niedaleko Szczytna. Z brzegu, jeżeli chodzi o dostępność, to jest kilka miejsc. A tam jest dziesiątki domków. Ludzie ze Szczytna też jeżdżą na ryby. I co? Te jeziora, według mnie, to oni zostawili sobie dla rybaków, nie dla wędkarzy. To na razie byłoby tyle. Proszę, panie. Dziś.
Dobrze, ja może tak powiem, dosyć głośno to mówię, to słuchajcie, to ograniczenia zwodzi do 1 maja, tak naprawdę. Tak naprawdę. Proszę głośno. Tak, głośno. Głośno. Jednak nie słychać. Dziękuję. O te ograniczenia złodzi, co tutaj pisze do 1 maja. Tak szczerze powiedzieć, to ja na posiedzeniu zarządu tego nie słyszałem. Słuchajcie, ja nie jestem funkcyjnym członkiem biura okręgu, tylko takim samim, no, jak i wy. No, jak po co prezes? No, tyle, że jestem członkiem i ja naprawdę na ten temat to nic nie zauważyłem, przynajmniej ja osobiście, może przełączyłem, ale raczej chyba nie, bo na ogół to się wszystko... To drukował, pisał, nawet nie wszyscy w okręgu. Słuchajcie, no prawdopodobnie to dział zagospodarowania i ochrony wód to przygotował porozumienie z Komisją Ochrony i Zagospodarowania Wód, która taka w okręgu istnieje. Także to ja uważam, że słuchajcie, ja to przy najbliższej okazji poruszę ten temat i odpowiedź tutaj do pana profesora. To się zobowiązuje, ponieważ jestem koordynatorem między naszym kołem, bo mam przydzielone te koła do współpracy, więc jestem tym łącznikiem i na pewno postaram się to wyjaśnić i w jaki sposób dać odpowiedź. Bo tak to osobiście to, słuchajcie, naprawdę nie wiem. Bo jeszcze do tego pytania od razu. Bo jest weekend majowy. Weekend majowy zaczyna się na najmniej 28 już kwietnia. Masę turystów przyjeżdża tutaj do nas na wodę. I oni się tylko będą przyglądać nawet tym. Czekać do 1 maja, kiedy mogą wypłynąć. No to też jest takie. Bo w ubiegłym roku było tak samo. Panie Świętnikowski, proszę mikrofon. Mikrofon. Jak mnie pan słyszy, pomacha. W ubiegłym roku było tak samo. Ja próbowałem troszkę interweniować, nie udało się, no i przyszła majówka. I oni już przed samą majówką ewentualnie łaskę zrobili i udostępnili, od tam od 28. To czego oni nawet tego nie mogą uwzględnić? Nie wiem, po co oni siedzą. Tylko po to, żeby po prostu utrudniać wędkarzom. Bo to, no nie można powiedzieć żadnych sensownych. Dziękuję, proszę o głos. To co ja, słuchajcie, ja starałem się przed tydzień, mówię tutaj do was i starałem się porozmawiać z dyrektorem, ale powiem wam tak szczerze, że takich informacji, bo chciałem uzyskać informacje na temat odłowu rybaków. Jakie są jakości odławiane, wszystko, ale takiego czegoś to po prostu nie wiem. Czy dyrektor nie chciał mi odpowiedzieć, czy po prostu nie wiedział, ale podejrzewam, że raczej nie chciałbym powiedzieć, bo z tym byłoby związane jak udostępnienie wszystkich dokumentów na temat odłowu na jeziorach. No, chciałbym to wiedzieć, przynajmniej jakieś ogólne wielkości. No bo dzisiaj bym, jak jeżeli to bym miał, to bym powiedział, jak sprawy wyglądają. Ale z tego co wiem, słuchajcie, to jeżeli te pytania wszystkie, to ja uważam, że tak jak powiedziałem wcześniej, wy to zapiszcie, a ja postaram się to wyjaśnić tam. Co do decyzji okręgu, bo co do decyzji zarządu głównego, no to ja osobiście nie mam prawdopodobnie okręgu też, bo jego wpływu nie będzie miał na to, na uchwały zarządu głównego. Jak byłem przedstawicielem komisji rewizyjnej poprzedniej kadencji, dotarłem do dokumentów, które powinny były być przedstawiane na zebraniach wędkarskich. Bo są księgi jeziorowe, które są prowadzone i na przykład jest wypisane, ile z jakich jezior odłowiono ryb. Są takie dokumenty. Ale co ciekawe, przecież prowadzimy rejestry połowu ryb. I te pracownicy w okręgu siedzą, przeglądają i robią zestawienie. I za każdy rok jest to jest wiadomo, że szacunkowe przedstawienie i ten każdy odłowił ryb. My wtedy byśmy wiedzieli, że taka
Rybacy odłowili 34 tony, tak, bo tam było, z tych jezior naszych 30, a wędkarze odłowili 40 tony według rejestrza tylko. A że kormorany to jedzą tyle ryby, co wędkarze i rybacy razem, no to jest taka. To jest, tylko jest to dla zarządu niewygodne. Po co wędkarze mają mieć? Oni nas traktują pernokę, no takie moje jest odczucie. Proszę. Bo tutaj jeszcze może się pytać. Proszę kolego, mieliśmy tutaj pana Priszkę, delegata zarządu okręgu i sami wiecie, ile on poświęcił wysiłku, ile też się namartwił z tego tytułu. To samo przyjmie teraz pan delegat Szacherski, z tym, że były takie sytuacje, że prezes przyjeżdżał do Janowa i rozmawialiśmy tu w Janowie i to naprawdę nic nie dało. I tutaj, jeżeli pan też jemu przedstawi te sprawy, on je zna, ale on nie chce ich słuchać. On, no nie wiem, żeby nie orientować się, oni się interesują rzeczkami. Wszyscy rzeczki, rzeczki zalewia, i tak dalej. Ale jeziora, tutaj, gdzie jest masa jezior szczytnie, około 34 jezior, z tego połowa jest niedostępna. I były takie wnioski zgłaszane, żeby udostępnić tych łodzi, chociaż od 1 kwietnia, prawda? Skoro puści ruch, bo były takie decyzje. Nie, wprowadzone jest od 1 maja, nikt nikogo nie interesuje, że wody są, jeziora są porośnięte, nie ma dostępu. Po druga presja jest straży leśnej, bo wiedzie ktoś samochodem, to i potężne. I ta sprawa też się ciągnie, proszę kolegów, od 2002 roku. I ona nadal jest niezałatwiona. Do jarzami, do jezior, tych w lesie, gdzie nie ma wejścia. Także ja bym prosił, żeby kolega Szacherski naprawdę tak uczciwie i wnikliwie porozumiał z prezesem, bo powiem, że pan tu więcej nie przyjedzie. Zakaz wniosku. Co do tych wjazdów do lasu, nie, to sprawa była co 3 lata temu na zarządzie poruszana. Okręg Mazowiecki prowadził rozmowy w urzędzie warszawskim i tu podstawie. Ale słuchajcie, mimo to, że na przykład marszałek wydałby takie decyzje o wstępie do lasu, znaczy wjeździe do lasu, to lasy państwowe mogą tego nie honorować. To jest tak, no, państwo w państwie. Także to jest, słuchajcie, to temat, bo to było już, ta sprawa się ciągnie, nie wiem, tak jak tutaj wspomniał kolega, od kilkunastu lat. Jeszcze okręg ostrołęcki, jak on tam na Szczytnie była rozmowa, na której ja też byłem. I to samo. Tak, inaczej nie. Moje nazwisko w tej szkole znają w rejestrze. Po raz pierwszy widzę przedstawiciela okręgu mazowieckiego. Tłumaczenie pana, to, panie kolego, to jest w ogóle poniżej pasa. Przyjeżdżając na zebranie, pan powinien zapoznać się z protokołem naszym ostatnim, który był przesłany. Jest to w zarządzie okręgu w Warszawie i te punkty, które są wysłane, pan powinien wiedzieć normalnie na to odpowiedzieć. A że nie wiem, a to, a tamto. Po co pan przyjechał? Bardzo mówię szczerze. No, co pierwsze pan słyszy? Pan powinien zapoznać się normalnie w Warszawie. Bo te protokoły, które u nas są, wnioski, postulaty i tak dalej, to są dostępne w Warszawie do czytania i tego panu nikt nie zabrania. I na te punkty pan powinien być przygotowany. Dlaczego? Po co i na co? To na przyszłość, jak pan przyjedzie, to niech pan zapozna się z dzisiejszymi naszymi punktami, które będą tu spisane. I kompletnie odpowiedzieć, bo to czy ja wiem, czy nie, to jest jedno, ale przepraszam bardzo, to tak następnie. Pytanie konkretne, które będzie w protokole. Skąd się wzięło, mi się tak wydaje, że zarząd okręgu w Warszawie, to tam w zarządzie to nie są wędkarze. Przybrani ludzie za pieniądze. Bo udają wielkiego wędkarza, jak co do czego, to ten protokół, ten. Dlaczego zabroniono łowienia na żywca z brzegu, zaznaczam, na żywca zdechłego, żywego, składki i tak dalej. Skąd to się mogło wziąć? No pierwszy raz słyszę
Okoń nie jest pod wymiarem. Na żywca można łapać o konia, ale za użycie konia to 200, znaczy żywca to 200 zł mandat to można zapłacić. To tam wędkarze to wymyślają te rzeczy. Ja się bardzo dziwię. To jest punkt. Drugi to już był poruszany, że brak dostępu do jezior z brzegu, zaznaczam. Jeziora pozamykane, dojazdy porobione, prawda, zakaz wjazdu. Wędkarz nawet nie może z łódki łowić, to gdzie może z brzegu, to nie może wyjechać. A wiemy, że w tej chwili prawie każdy ma swój samochód. Dojeżdżać chce, a nie piechotą, jak 20 lat temu rowerem, jak miał rower, to dojeżdżał. A teraz zakaz, wszędzie zakaz. I jeszcze zakaz, bo przykładowy, nie nurtuje rzeczy. Ja lubię łapać o konia, a nie mogę normalnie, prawda, do końca kwietnia łapać o konia z brzegu. Z brzegu, nie mówię z łódki, bo z łódki nie wolno pływać. No to jest naszą rację. Ja nie jestem zmuszony, że miałem łowić rybę, że zarząd okręgu sobie ja płotki łapał. A ja płotki nie wiem. No nie ma konia, a mnie nie wolno go złapać. No łapę, nie wolno. Robaka na sztuczną tylko przynętę mogę łapać. Na sztuczną i to piszę normalnie, że tutaj kolega mówił, czytajcie to, co macie w ręku. Czyli pozwolenie na połów ryb. Tylko na sztuczną przynętę mogę łapać normalnie do końca kwietnia. Czy to są wędkarze są? Od lat czytam wiadomości wędkarskie wędkarza polskiego. Dlaczego mówmy, nazwijmy kolega, bo to po kiju jest. Pisze takie niepaskudne rzeczy normalnie w PZW, że PZW nie będzie istniał. Przy takich układach komercyjnych połowie ryb gdzieś w jeziorach przez rybaków. No zgadza się, co to za komercja? Niespotykana sprawa, która idzie normalnie w wiadomościach na całą Polskę. Komercyjne połowy rybaków. Wieczorem postawił siatki, rano zdjął. Wieczorem postawił, rano zdjął. I to jest do udowodnienia. Nie wiem, czy kolega Świetnikowski był dopuszczony, czy nie, do przeczytania, ile było odłowów, jakich odłowów mówi tu pokryć tych naszych 30 jezior mazowieckim. Jak słyszałem, przepraszam kolegę, że nie dopuszczono go do tych wiadomości. Bo każde jezioro ma swój rejestr połowu i potem się chwalą normalnie, że tyle, ale oni się chwalą, że ze wszystkich jezior, a wyciągają z jednego, rozbijają na poszczególne małe jeziora. I to jest ta cała fikcja z Janowa, której do sprawozdania do Warszawy. Ja to mogę dowodzić, to jest fikcja. I wtedy jezioro jedno jest łapane, mówmy, non stop, dzień, czyli wieczór przez wieczór. Jedno, bo ono jest dokładnie na rybaku. A rozbijamy na poszczególnym jeziorach. To tak tylko na skrócie, prawda? Drugą sprawą to jest to mój wniosek, który składam już chyba po raz czwarty czy piąty. Dosłownie remont pomostów wędkarskich. Zaznaczam wędkarski, które podlegają pod zarząd okręgu w Warszawie. Jeden pomost jest reperowany. Dziwna sprawa. A dlaczego? To ja wiem. Bo tam jest domek, normalnie wązowie przyjeżdżają, to ten pomost będzie dobry. A drugi tak. Takie jak ja, to zaznaczam, że to nie pierwszy mój postulat, ale rozmawiałem osobiście z prezesem Wedyńskim. Powiedział, że to nie jest zarządu okręgu ten pomost, że to jest podlega pod Ostrołękę. Ale sprawą miał się zainteresować. No tu koledze nie przekazał przykładowo tej rzeczy, ale to nie mija, bo nikt się tam nie ruszył w tej sprawie. Ale jak przyjdzie mówię, nieszczęście, że ktoś się pośliźnie, nogę złamie na pomoście, dopiero będzie ambaras. Czyjś pomoc, tak dalej. Ja to zgłaszałem wcześniej i osobiście dla pana prezesa Warszawy. To się dziwi, skąd mam telefon do niego. No, to jest taka śmieszna sprawa, że skąd mam telefon, bo to nie jest tajemnicą, że można mieć do każdego telefon.
będę miał do druku właśnie preferację pomostów, jeżeli chodzi już nie można załatwić dojazdu. To i tak nie załatwię. Nic innego nie mogę powiedzieć, prawda? W tej chwili dziękuję. Ja już tak podobnie, mając swój mikrofon, chciałbym usłyszeć na następnym zebraniu, czy może bieżące, żeby były takie informacje, ile z jakiego jeziora odławiają rybacy w ciągu roku, a ile wędkarzy. No to na podstawie tych książeczek, które my bo nie ma takiej informacji. Rybacy no, się tłumaczą, że to no, tylko odławiają to, co muszą. Skąd mamy takie dane? Ile złapali? 10, 20, 30? Kto z was wie? Tak? A ile byśmy złowili, to by z was wie. Ja złapałem 10 kilo, inny 20, ale chciałbym wiedzieć. Bo to, co jedzą korporalne, to zjedzą, co muszą być, to muszą być. Ale nawet takie, to musi być odnotowane. Pogląd rybaku, a my wędkarze musimy być orzeczni. Prosimy, żeby no, na przyszłym roku takie dane, a może i na przez pół roku, spłynęły do koła i żeby zostały tu czasem. Dziękuję kolejny. Tak? Proszę. Ja tutaj te wszystkie pytania spisałem i teraz tak, ja tak wspomniałem, że z dyrektorem chciałem na ten temat rozmawiać, więc teraz już jestem zmuszony i muszą mi udzielić takich informacji, które ja osobiście do pana prezesa przyjdzie, bo z prezesem się już umówiłem, że jak się zebrania skończą, to ja chciałbym z nim porozmawiać, bo to taki problem, was w innych kołach też są problemy, które ja spisuję. I chciałbym na ten temat porozmawiać, także ja postaram się, mimo to, żeby to zapiszcie w uchwałach sobie, bo dostaniecie. Na te punkty, co pan Jurewicz powiedział z tamtego roku, to dostaliście odpowiedź, bo wszystkie odpowiedzi są. Czy one były dla was dobre, czy niedobre, no ale ktoś, jakaś komisja tam usiadła i to oceniła w taki sposób. To ja wiem, bo tak to się dzieje. Na pewno w porozumieniu z dyrektorem ochrony zagospodarowania wód, na pewno, bo takie musiały przez to, zresztą kolega Świetlikowski wie jak to jest, bo tyle razy tam byli. Ale te pozostałe takie punkty, które tutaj ja wynotowałem, to ja to wszystko postaram się, nie wiem, nie obiecuję tego dokładnie, czy oni mi udostępnią jakaś takie odpowiedzi, które będą zadawane was. Ale ja ze swojej strony na pewno to do prezesa przekażę. Wszystkie te odpowiedzi na pewno będą po zakończeniu walnych zebrań omawiane. Bo ja, tak jak wspomniałem, umówiłem się i będę na ten temat wszystko kolejno, jakim kole co był po obszarze. Bo innego, ja po prostu nie mogę wam teraz powiedzieć, ani obiecać takiego, że nie udostępnię.